Cześć, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj będę rysowała na takim malutkim płócienku właśnie tą samą babeczkę, którą próbowałam stworzyć w sobotę lewą ręką. Żeby nie było tak łatwo, wybrałam właśnie taki format. Zobaczcie, czy tym razem mi się uda. Pamiętam, jak tworzyłam rysunki wielkości jednej złotówki. Było to super wyzwanie, mimo że narysowanie tak małych ilustracji było nie lada wyzwaniem. Dzisiejszy rysuneczek będzie jednak troszkę większy, ale za to dużym wyzwaniem będzie dla mnie płótno, ponieważ pierwszy raz w życiu będę rysować na czymś innym niż kartka papieru. Na początku myślałam, że wykonam naszą babeczkę markerami, ale one bardzo źle wyglądały na płótnie, bo zostawiały takie brzydkie, nieregularne plamy. Postanowiłam więc, że sięgnę po farby, tak jak ostatnio, ale jak wiecie, my z farbami nie bardzo się lubimy, chociaż tak w sumie to coraz lepiej mi idzie malowanie i może kiedyś to będzie moja ulubiona technika. Kto wie? Do tego rysunku czytam malunku, używam też cienkopisów, żelopisów i pasteli, żeby pokolorować tło. Więc w sumie i dzisiejszą, i sobotnią babeczkę tworzyłam praktycznie tymi samymi przyborami. Chciałam, żeby można było jak najlepiej porównać pracę wyćwiczoną prawą ręką i jej siostrą leniwą lewą ręką. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to koniecznie nadróbcie i napiszcie mi w komentarzu, które wyzwanie podobało Wam się bardziej, bo ja nie umiem się zdecydować. Zarówno w sobotę, jak i dzisiaj musiałam wyjść poza swoją strefę komfortu i dużo pokombinować, by efekt pracy był znośny. Fakt, dzisiejszy rysunek jest dużo ładniejszy i przynajmniej wygląda na babeczkę, ale rysowanie lewą ręką też jest bardzo ciekawe. Okej, oto nasza malutka sztaluga z gotowym obrazem. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej challenge'y, to czekam na Wasze komentarze z propozycjami. Zapraszam Was już też na czwartek na super szczegółowy rysunek. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć!